każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Pani M, nie odstępowałyśmy się od tego momentu dyskoteki na krok. Pani M co prawda lubiła dyskoteki i tam gdzieś 2 czy 3 kilometry od Brenna była jakaś miejscowość, gdzie były zabawy. Pani M stwierdziła, że możemy tam pójść. Ona w ogóle była na domku z kuzynkami. Z trzema kuzynkami i z kuzynem, z panem P. Potem dojechał jeszcze pan, jej drugi kuzyn, ale nie pamiętam, jak on na imię Robert. Nie, może i Robert. Może i tak, Robert. Robert był z Leszna, z Zielonej Góry. Robert był z Zielonej Góry. I wtedy też poszliśmy na dyskotekę. Był też pan P, więc się wyhasałam. Razem z nim tańczyłam. On jakoś nie tańczył, on tylko wolał piwo i się ze swoim tam bogactwem obnosić. A ja chciałam się wyszaleć, chciałam się wyszumieć, chciałam zregenerować siły, żeby wrócić później do domu, do swojej miejscowości i znów siedzieć w czterech kątach. Więc ja stwierdziłam, że stawiam na zabawę, na relaks i w ogóle, więc z panią M codziennie się widywałyśmy prawie od świtu do nocy. Było bardzo, bardzo miło i stwierdziłyśmy z panią M, że to możemy kontynuować dalej. Ona nie miała telefonu, więc do siebie nie dzwoniłyśmy, ale pisałyśmy listy. Kilka tam listów wymieniłyśmy między sobą. Kartki na święta to były podstawa. W ciągu roku to rzadko pisałyśmy listy, ale faktycznie na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia wtedy były bardzo długie listy i piękne pocztówki. I kiedy urodziła się Julka, Julka miała roczek, niecały, bo jeszcze dawała w piluchę, więc to był niecały roczek. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Julka mogła mieć jakieś 9 miesięcy, bo Julka się urodziła w lipcu, a my zaraz następnego roku we wrześniu w Wielkanoc pojechaliśmy do Wrocławia. Z Wrocławia do miejscowości, w której mieszka pani M, jest niedaleko, no tam jakieś około 100 km. Mąż mój stwierdził, jedziemy. Julka lubi jeździć autem, na pewno prześpi, a wy się spotkacie, więc całe pół roku napisała mi list, ona odpisała, jeszcze potwierdziłam, że będę, którego dnia i tak dalej, na jakąś Wielkanoc, więc stwierdziła, dobrze, przyjedźcie, będzie super, ekstra, mega, więc pojechaliśmy. Spotkaliśmy maleńkie mieszkanko w bloku, ale tak kruszynkowe, 3 pokoje, ale tak maleńkie, tak ociupinkowe, tak jakby, no nie wiem, 40 metrów, ale 3 pokoje, łazienka i kuchnia, z czego ten najmniejszy pokój zatrzymywał jej brat, bo poznałam jeszcze jej brata. Jej brat to w tej chwili bardzo znany kompozytor, autor piosenek, wokalista zespołu na V. Więc powiem tak. Menadżer i założyciel jego grupy, jego zespołu, to jest pan, który założył Wideo, założył Virgin i założył jego zespół. Znaczy utworzył, nie założył, utworzył. Więc no powiem wam, że mogę się pochwalić taką znajomością takiej osoby. Pani M swojego brata kocha, szanuje. On ją też bardzo, bardzo. Ja ich poznałam w tym momencie, kiedy on miał zespół, ale to taki, wiecie, zespół. Mój mąż też tam pogrywał na gitarze i w ogóle. Ale wydali płytę. Wydali płytę z Rodzenkiem. Jest taki pan piosenkarz, co się nazywa Rozenek. Nie Rozenek, nie z tych Rodzenków, tylko z tych, co grają. I mieli też, wydali kasetę. Jak on się, ja nigdy nie pamiętam, jak się ten zespół nazywał, ale faktycznie tam piosenki mieli takie spokojne.